Szesnastolatka uważa, że postępuje właściwie i nie zamierza rezygnować z pomagania innym. Ale dziewczyny! Po prostu się o nas odwal! Nie rozumiesz, że my nie chcemy z tobą gadać? Jezu, ale wy jesteście pudłe! Nie wiesz, o co chodzi, to się nie wtrącaj! Wiesz co, myślałam, że jesteś spoko, ale teraz to chyba zmieni zdanie. Wiesz co, ty nic nie rozumiesz. Tak, nic nie rozumiem. Sama słyszałam, jak się na nie wydzierałeś na... jak masz na imię? Wiktoria. Wydzierałeś się na Wiktorię, że nikt nie chce z nią gadać. Bo to prawda. I myślę, że to jest w porządku, tak? Wiesz co, Sara, gdybyś ją znała, też byś nie chciała z nią gadać, bo nikt w klasie jej nie lubi, nikt. Naprawdę jesteście podłe. Chodź, Wiktoria. Chodź. Kto powiedział, że musisz się komplikować z samymi ludźmi z klasy? Ta Sara jest jakaś walnięta. Nie dała nam dojść do głosu, a my po prostu nie chcemy zadawać się z Wiktorią, bo jest wredną i podłą laską. Jest u nas od tygodnia, a już dążyła wszystkich do siebie zrazić. Biedna Wiktoria. Tak strasznie jej współczuję. Jest nowa w szkole, a cała klasa od razu ją odrzuciła. Jak można być w ogóle takim podłym człowiekiem? Chciałam się zapytać, czy nie miałabyś ochoty wpaść na imprezę urodzinową Łukasza w weekend? Zapraszasz mnie na imprezę urodzinową Łukasza? No jasne. Będą ludzie z pierwszej i drugiej klasy, więc spokojnie, wszystkim cię przedstawię. Super, dziękuję. Spoko, to do zobaczenia, pa. Pa. Ta Sara jest kompletnie walnięta. Ale mogę udawać biedną ofiarę, jeśli ją to rusza i dzięki temu poznam kolesi z liceum. Szkoda tylko, że ci znajomi stary są tacy beznadziejni. Nawet nie wiesz, jakie to jest dołujące. Mama się mnie pyta, jak w szkole, czy mam nowych przyjaciół, a ja nie wiem, co mam jej powiedzieć. Nie chcę, żeby się martwiła, że jestem wyrzutkiem. Mam pomysł. Może przyjdziesz do mnie się pouczyć, co? My się lepiej poznamy i twoja mama się uspokoi. Jeju, super, Sara, dziękuję. To jeszcze skoczę do toalety. Dobra, to ja czekam w szatni. Weź to usuń. Zobacz, może byś ręce umyła, brudasko. Zobacz, jak jest super. Boże, idiotki, zrozumcie, że nie oddam wam tego telefonu, ani nie wykasuję foty. Co? Wiesz co, jaka ty jesteś okropna. Jak można zrobić komuś zdjęcie w toalecie, co? Telefonem, a sprawa wygląda tak. Dopóki Sara uważa mnie za waszą ofiarę, to chce mi pomagać, wkręcać w towarzystwo i tak dalej. Sara się jeszcze zobaczy, jaka jesteś naprawdę. Chyba żartujesz, to kompletna idiotka. Czy ona ci chciała pomóc, jesteś okropna. No jej przecież pozwalam, nie? Dlatego nikt cię nie lubi? My też chciałyśmy ci pomóc na początku, żebyś czuła się lepiej w nowej szkole, ale wiesz co? To ty jesteś dla wszystkich wredna. Boże, Kaśka, nie popłacz się. Sprawa jest prosta. Dopóki nie będziecie rozmawiać z Sarą na mój temat, to zdjęcie się kajęcej Julki nie trafi do netu. Wiesz co? Jezu, co ja mam teraz zrobić? Przecież to będę pośmiewiskiem. Daj spokój. Słyszałeś to? No, ta laska jest straszna. Nie dość, że okłamuje Sarę, to jeszcze szantażuje te laski. No, musimy jak najszybciej o tym powiedzieć Sarze. Alicja i Łukasz są wstrząśnięci. Chcą uświadomić Sarę, że jest wykorzystywana przez Wiktorię. Nie dziwię się, że nikt jej w klasie nie lubi. Łukasz, co ty gadasz? Słuchaj, przed chwilą widzieliśmy, jak Wiktoria szantażowała swoje koleżanki. Zrobiła jej zdjęcie, jak ona sika i powiedziała, że wrzuci je do neta, jeśli będą chciały cię ostrzec. Ona tylko udaje ofiarę, żeby poznać ludzi z liceum. Jesteście pewni? Tak. Spław tę laskę, okej? Oni przed chwilą widzieli, jak szantażowałeś swoje koleżanki kompromitującym zdjęciem, żeby mi przypadkiem nie powiedziały, że wcale nie jesteś prześladowana. Możesz mi to jakoś wytłumaczyć? Tak, to prawda. Zrobiłam Julce zdjęcie jak sika. Wiktoria! Ale to było zanim cię poznałam. Byłam zdesperowana, nie wiedziałam, co mam robić. Myślałam, że jak będę miała na nie haka, to mnie zostawią w spokoju. Chciałam się tylko bronić. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Sara, ja wiem, to było głupie, ale one mi groziły, że ci o mnie naopowiadają różnych kłamstw i ja się bałam, że ty też mnie przestaniesz lubić. Musisz usunąć te zdjęcia, okej? Dobrze, przepraszam, Sara. Jezu, tylko nie płacz. Już, spokojnie, wierzę ci. Okej? Wierzę. Sara, ogarnij się, my wiemy, co widzieliśmy. Ta laska jest totalnie podła. Wiesz co, przestań tak mówić, co? Długo z nią rozmawiałam i tak mnie nie okrzykowałby mnie tak po prostu. Dobra, skoro wolisz wierzyć jakiejś Wiktorii niż nam, to ja się poddaję, naprawdę. Nie, po prostu nie rozumiem, dlaczego się tak na nią uwzięliście. Wiesz co, czasem tak bardzo chcesz pomagać ludziom, że masz klapki na oczach. Chcesz się przyjechać na tej lasce? Droga wolna! No, siema, przesunię się. Wiecie może, gdzie jest Sara, bo miałyśmy się tutaj właśnie spotkać. Nie, ale za to wczoraj widzieliśmy, jak szantażowałaś swoje koleżanki. No i co z tego? Co z tego? Wiemy, że okłamujesz Sarę. No i co? Już raz na mnie donieśliście, a Sara dalej chce się mną opiekować. Sara jest tak durna, że wierzy w każdą bajeczkę, którą jej zapodam. Albo może po prostu nie chce się przyjaźnić z pasztetem i idiotą. Wow, ale nas pojechałaś. Czuję się rozwalony, naprawdę. Słuchaj, nie możesz tak po prostu wykorzystywać Sary. Mogę i nawet już to robię. Już niedługo. Tak? A co niby zrobicie? Zobaczysz.
może po prostu nie chce się przyjaźnić z pasztetem i idiotą. Nie, nie wierzę. Jeśli teraz powiesz, że my specjalnie przerobiliśmy ten filmik, żeby wkręcić Wiktorię, to ja nie wytrzymam, naprawdę. No, my to musieliśmy tobie pokazać, Sara. Ta laska jest straszna, a w dodatku ty nam nie chciałaś wierzyć. No, jestem totalną idiotką. No dobra, ale trzeba jej przyznać, że naprawdę dobrze kłamie. Czuję się okropnie. Naprawdę chciałam pomóc Wiktorii, a ona mnie oszukiwała. I jeszcze obrażała moich przyjaciół. Ja tego tak nie zostawię. Naprawdę Wiktoria musi zrozumieć, że tak się po prostu nie robi. Wiem, że mnie cały czas oszukiwałaś, bo liczyłaś na to, że jak będziesz udawać ofiarę, to cię przyjmę do Towarzystwa Licealistów. Wiesz co? Chciałam ci powiedzieć, że jesteś podła. Jak możesz tak mówić? Pewnie Kaśka i Julka ci coś na mnie nagadały, prawda? Nie, akurat Alicja nagrała waszą rozmowę. Wiesz co? Możesz na serio przestać już kłamać. Widziałam wszystko, jak wyzywałaś moich znajomych od pasztetów i idiotów. A, i jeszcze podobno jestem durna. Tylko się nie popłacz. Wiesz co, ja chciałam ci pomóc, a ty mnie potraktowałaś jak najgorszego śmiecia. Ktoś cię prosił, żebyś mi pomagała? Nie, sama zaczęłaś ze mną łazić, wkręcać w towarzystwo i tak dalej. Bo myślałam, że jesteś samotna i prześladowana, tak? To twój problem, co sobie pomyślałaś. Ja byłabym głupia, gdybym z tego nie skorzystała. Ta rozmowa nie ma sensu. A, jakbyś chciała wiedzieć, to możesz zapomnieć o mnie, o imprezie Łukasza i w ogóle o moich znajomych. Trudno, znajdę inny sposób, żeby wkręcić się w starsze towarzystwo. O nie, nie, kochana. Wystarczy, że ja już się przejechałam. I powiem wszystkim, jaka jesteś naprawdę. Wiktoria została ukarana i ma pracować nad swoim zachowaniem.